dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Ja właśnie szykuję się do wyjścia, bo dzisiaj zaczynam trochę inaczej dzień. Otóż Max zgarnia mojego tatę i jadą w tym samym czasie co ja na przejażdżkę na motorach. A ja z kolei zgarniam moją mamę i jedziemy na shopping. Także tak się zaczyna dzisiejszy dzień, lecimy z tym vlogiem, zapraszam Was do oglądania. Proszę bardzo, jest bączek. I jest drugi bączek. Massimo e tata Anita. Tak, Massimo i tata. I będzie przejażdżka. Czekamy jeszcze na mamę. Wiecie, jak wróciłam do domu, to byłam tak zmęczona. Mama mnie tak przyciągnęła po tych wszystkich budkach na Marywilskiej. Obeszliśmy chyba wszystko, co było tam możliwe. Przysięgam. Jak jadę zawsze gdzieś z mamą na jakieś zakupy, to po prostu trwają one kilka dobrych godzin. A potem jest tak, mama się mnie pyta, która już jest godzina? I ja mówię, ta i ta. O matko, to tyle, żeśmy czasu straciłam, mama, z tobą zawsze tak wyglądają zakupy. I jak wróciłam do domu, słuchajcie, zjadłam obiad i mówię do Maxa, wiesz co, muszę się chyba położyć na pół godziny, bo jestem wykończona. Po prostu mama mnie tak przyciągnęła po tych zakupach, że no jestem po prostu wykończona. Ale obiecałam wam, że będę robić testy maseczek. Padła propozycja, żebym przetestowała maseczki różne cenowo, bo tak, zacznijmy może od tego, że jakiś czas temu robiłam takie testy bardzo tanich maseczek do 10 zł. Na pewno pamiętacie, jeśli śledzicie moje vlogi regularnie, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Pod tym filmem padły prośby, żebym przetestowała też maseczki droższe. Więc testuję droższe maseczki różnych firm, ale takie naprawdę droższe, tam nawet do 50 zł, więc będzie taki film. Padła propozycja, żebym przetestowała maseczki marki Garnier. Jest ich naprawdę bardzo dużo i jestem w trakcie testów. I padła również propozycja, żebym przetestowała maseczki w płacie Bielenda. I słuchajcie, dzisiaj od nich zaczniemy, bo tych masek wcale nie jest dużo. Mam wszystko dokładnie spisane, co i jak. Tak naprawdę mam 5 tych maseczek. Nie wiem, czy to są wszystkie, które są w ofercie. Wydaje mi się, że są jeszcze jakieś 2 maseczki, takie w takim mniejszym opakowaniu, ale ja nigdzie nie mogłam ich znaleźć stacjonarnie. Podejrzewam, że one mogą być, ewentualnie mogą być dostępne właśnie online, więc ja już ich nie zamawiałam. Jeśli będziecie chciały, to ja spróbuję gdzieś te maseczki znaleźć online, zamówić je i też je przetestować. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tych 5 maseczkach. I tak, tutaj mam maseczki Bielenda. Jest to maska w płacie intensywne nawilżenie i ukojenie, niebieska, różowa, głęboka regeneracja i stymulacja oraz maska odżywienie i ujędrnienie. I 2 maski z serii Bielenda Professional Supreme Lab, czyli maska rozjaśniająca z witaminą C i maska senolityczna. Słuchajcie, żeby nie było, ja sobie wszystko dokładnie spisałam w moich testach. Proszę bardzo. I zaczynamy. Zacznę może od tego, że padło takie pytanie, co ja w ogóle myślę na temat masek w płacie? Czy stosowanie takich masek ma sens i czy one rzeczywiście dają jakieś efekty? Jeśli tak, to jakie efekty dają i czy są to efekty długoterminowe? Dziewczyny moje kochane, maski w płacie, powiem Wam, jak to w ogóle, jak to tak naprawdę działa, bo wyobraźcie sobie, że jeśli nakładacie coś na Waszą skórę codziennie, czyli codziennie dostarczacie jej odpowiednią tam dawkę różnych, powiedzmy, witamin, składników odżywczych, składników aktywnych, składników stymulujących z kosmetyku, jak na przykład serum czy krem, skóra pracuje w swoim rytmie 28-30 dni i Wy codziennie przez miesiąc, przez 2 miesiące dajecie jej różne te składniki, to ta skóra w tym rytmie, w którym pracuje, w połączeniu z różnymi innymi sytuacjami, na przykład takimi jak zmiany hormonalne, różnego rodzaju choroby, oddziaływanie różnych czynników zewnętrznych, promieniowanie, woda, mycie, ciepło, temperatura, być może jakieś leki, które przyjmujecie, wasze odżywianie i tak dalej, współdziała, tak jakby współgra z tymi składnikami z kosmetyków i przynosi bardzo różne efekty z czasem. Jeśli Wy stosujecie produkt, na przykład taki jak maska w płacie, to jest produkt jednorazowy,
Czyli używacie go raz na jakiś czas, załóżmy raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to wy efekty działania takiego produktu widzicie w momencie, kiedy on działa, jest na waszej skórze, przez być może kilka godzin po aplikacji, po jego zastosowaniu, ale to nie jest taki efekt długoterminowy. Żeby uzyskać efekt długoterminowy ze stosowania masek w płacie, należałoby taką maskę na przykład nakładać codziennie. Ja mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Więc tak naprawdę maska w płacie będzie nam dawać taki efekt instant. Ona powinna nam dawać efekt, powiedzmy, momentalny, chwilowy. W tym momencie aplikujemy, ona działa, zdejmujemy i widzimy efekt. I nie ma takiej, w ogóle nie ma takiego bata, żeby ten efekt utrzymał się przez, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie czy trzy tygodnie nawet po jednym zastosowaniu maski. I jeżeli wam ktoś też powie, że od razu uzyskacie efekt typu momentalne ujędrnienie, momentalną niwelację zmarszczek i nie wiadomo jeszcze jakie cuda nawi, cuda po prostu wymyślone, to po prostu wciska wam kity. No tak to jest. Skóra potrzebuje czasu, żeby zadziałać, potrzebuje różnych sytuacji, potrzebuje różnych tak jakby stymulatorów, żeby zadziałać. Maska ma wam dawać efekt w tym momencie. I na przykład maski są fantastycznym dopełnieniem pielęgnacji, jeśli na przykład zastosujecie maski nawilżające i będziecie je stosować regularnie dwa razy w tygodniu, nawet trzy razy w tygodniu, to one będą wspomagać to nawilżenie waszej skórze. Jeśli będziecie nakładać maski, nie wiem, rozjaśniające i stosować je regularnie, kilka razy w tygodniu, to one będą wspomagać to, żeby ta skóra miała ładny koloryt, tak? Ale jeśli wy zastosujecie maskę, nie wiem, nawilżającą raz na miesiąc, to wy nie uzyskacie efektu super nawilżenia po użyciu jej raz w miesiącu. Czy to jest jasne? Mam nadzieję, że tak. Lecimy. Pierwsza maska, za którą się zabrałam, była to maska właśnie ta różowa. I teraz tak, mamy tutaj informację, że w masce znajduje się witamina C, kolagen. Mamy czynniki wzrostu. Jest ona przeznaczona do cery pozbawionej blasku, wymagającej odnowienia. Jedna maska to równa się tygodniowa dawka serum. Absolutnie się z tym nie zgadzam, wybaczcie. Dla mnie to jest po prostu przesadzona deklaracja marketingowa producenta. No ale dobrze, mamy czynniki wzrostu, czyli kombinacja pięciu czynników wzrostu o właściwościach odmładzających, przeciwstarzeniowych, rewitalizujących, ujędrniających i odżywczych. Składniki wzrostu to są, żeby wam tak to obrazowo pokazać, cząsteczki białka, coś w stylu peptydów, aminokwasów, które będą miały różne działanie pobudzające i stymulujące na nasze komórki. Witamina C, która będzie rozjaśniać. No i kolagen, który będzie rewitalizował, regenerował, przywracał elastyczność, gładkość, wygładzał skórę. I teraz tak, co ja tutaj sobie opisałam, że maseczka ekstremalnie nasączona, ale dla mnie zbyt sucha. Co to znaczy? Tutaj mamy taką informację na opakowaniu, że ta maska jest ekstremalnie nasączona. I fakt, ona jest nasączona płynem, ale dla mnie to nie było ekstremalne. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często zdarza się, że w maskach tego typu, po wyjęciu ich z opakowania, my jeszcze mamy tak jakby to serum w opakowaniu. Tutaj było po prostu sucho, tu nie było nic. Więc ta maska była, ten płat był nasączony, ale ja na przykład chciałabym, żeby było więcej tego nasączenia, które mogłabym sobie na przykład tutaj to serum rozprowadzić na szyi, na dekolcie, być może w dłonie. Jest taka informacja od producenta, że maska nasączona serum w ilości 17 gramów, co odpowiada 7-dniowej kuracji serum przy aplikacji dwa razy dziennie. No, ja się z tym nie zgadzam. Nie wiem, na jakiej podstawie robione były te badania i jak to było określone, bo każdy z nas ma większą lub mniejszą głowę, że tak powiem, większą lub mniejszą tą powierzchnię, więc na jakiej podstawie było wyliczone 17 gramów. Każdy z nas nakłada mniej lub więcej serum w zależności od tego, ile potrzebuje. No ale dobra, co mamy dalej?
tak jak tutaj nawet sobie opisałam, że nie zostało w opakowaniu żadne serum. I teraz tak, po zdjęciu płatu skóra była prawie sucha. I też czasami się tak zdarzy, że ta skóra jest naprawdę taka jeszcze wilgotna. Zdejmujemy ten płat po czasie, który nam zaleca producent. Tutaj mamy 15 minut. I ja po zdjęciu po tych 15 minutach miałam prawie suchą skórę, więc nie rozumiem tego ekstremalnego nasączenia w przypadku tej maski. No dla mnie to jest jakieś, no wybaczcie, ale dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Coś tutaj nie gra. I teraz tak, ma sam materiał, średnio twardy materiał właśnie tej płachty. No z tym wykrojeniem, to wiecie, to już jest kwestia indywidualna. Ja niestety musiałam przecinać wszystkie płaty we wszystkich maskach, 5, żeby sobie je dobrze tutaj ułożyć i dopasować do mojej twarzy. Ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna, w zależności od tego, jak macie osadzone, nie wiem, oczy, nos, jakie macie duże czoło i tak dalej. Więc na pewno to. Co jeszcze? Bardzo delikatny zapach i to był na pewno plus tej maski. Ogólna ocena bardzo słaba, dlatego że właśnie to nawilżenie, które powinno się tutaj pojawić, w moim przypadku było niewystarczające. Sucho, musiałam nałożyć po masce krem, nawet serum i krem. Nie zauważyłam żadnych innych efektów po zastosowaniu tej maski. No dla mnie po prostu słabiutko. Także ta różowa, no nie. Idziemy dalej. Następną mamy niebieską. Niebieska bardzo podobnie, bo to jest powiedzmy ta sama linia, czyli znowu jednotygodniowa dawka serum, ekstremalnie nasączona i tutaj mamy tak, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, depantenol i kwas poliglutaminowy. Maska przeznaczona do cery suchej, odwodnionej, wymagającej ukojenia. Płat wycięty tak samo, ta sama grubość, ta sama jakość, forma i tak dalej. Ale, uwaga, dobrze nawilżona, lepiej niż różowa, natomiast dalej prawie nie było serum w tej saszetce. Czyli też starczyło tak naprawdę na nałożenie na twarz, bez pokrycia szyi i bez pokrycia na przykład dekoltu, więc tylko i wyłącznie na okolicy twarzy. Nie zgadzam się, że było to ekstremalne nawilżenie, później Wam też powiem dlaczego. Tutaj mieliśmy serum, w przypadku jednej i drugiej to serum było w takiej formie wodnisto-przezroczystej. Co jeszcze? Bardzo delikatny zapach, też na plus. No i tutaj mam właśnie opisane, że ogólna ocena ok, bez szału, bo nie widziałam jakichś tam spektakularnych efektów. Natomiast maska znacznie lepiej nawilżona, po zdjęciu skóra była jeszcze wilgotna. I pozostałości tego serum można było fajnie wklepać, co też sprawiło, że nie było też takiego efektu ściągnięcia po nałożeniu maski. Nie zastosowałam żadnego serum, a nałożyłam krem. Więc ta maska niebieska według mnie już jest lepsza od tej różowej. I rzeczywiście może fajnie się sprawdzić w przypadku skóry suchej, mieszanej, normalnej, nawet tłustej, która nie lubi takiej tłustej formy, powiedzmy okluzyjnej, natłuszczającej, więc jak najbardziej na tak. No i lecimy z trzecią maską, czyli z maską zieloną. I tutaj mamy z kolei informacje o tym. Bogate odżywienie i ujędrnienie, ceramidy plus peptyd miedziowy plus śluz ślimaka. I znowu mamy bardzo podobnie jak w przypadku pozostałych masek. Delikatny zapach, taki sam stopień nasączenia, nawilżenia, zero substancji typu serum w saszetce, tak samo wykrojony płat, takiej samej grubości, bardzo podobny zapach, natomiast ten efekt po zastosowaniu tej zielonej maski, taki sam, tutaj nawet mam, jak w przypadku niebieskiej, czyli ta skóra po zdjęciu maski jeszcze była delikatnie wilgotna, można było fajnie to serum sobie rozpracować na skórze, natomiast nie zgodzę się z efektem ujędrnienia, u mnie absolutnie czegoś takiego nie było. I przechodzimy do dwóch kolejnych maseczek i są to maski już z serii Bielenda Professional Supreme Lab. Zacznę od maski żółtej. Mamy tutaj maskę rozjaśniającą, nawilżającą z ultrastabilną witaminą C. A co tutaj mamy jeszcze napisane? Ultrastabilna witamina C w formie etylowej.
Dodatkowo mamy tetraizopalmitynian askorbylu, trehalozę oraz serynę, bardzo fajny aminokwas. Oczywiście też pozostawiamy na 15 minut. I uwaga, tutaj już historia przedstawia się inaczej. Mamy taki sam płat, tej samej grubości, tej samej wielkości, bardzo podobnie wykrojony. Ale formuła serum emulsyjna, biała, taka mleczna. Bardzo mocno nasączony płat i odrobina tego serum została jeszcze w saszetce, co pozwoliło na zastosowanie na szyję i na dekolt. Więc tu uważam, tu powinna być taka informacja ekstremalnie nasączona i ilość płynu naprawdę bardzo fajna. To nie wiem, słuchajcie, od czego to zależy. Tutaj mam te saszetki. Nie wiem, od czego to zależy. Czy może trafiły mi się takie egzemplarze, które były już przed terminem, nie wiem, użytkowania, chociaż widzę, że one są do 2027 roku. Nie wiem, czy może mi się trafiła taka seria, gdzie po prostu tego serum w tych saszetkach było mniej, ale ta uważam, że jest zdecydowanie lepsza. Zapach. Bardzo fajny, taki pobudzający, dla mnie cytrusowy. Nie utrzymywał się bardzo długo na skórze, ale rzeczywiście umilał tą pielęgnację i świetnie skomponowany właśnie z tym takim pomarańczowym kolorem, bo te cytrusy też trochę nam się tak kojarzą, więc można by powiedzieć, że to też taki zastrzyk energii dla nas, jeżeli chodzi o nasze zmysły. Po zdjęciu maski skóra nadal nawilżona, tak, że trzeba było jeszcze troszeczkę ją popracować i rozprowadzić, ale ładnie nabrała takiego ładnego kolorytu i rzeczywiście takiego ładnego blasku i była całkiem fajnie nawilżona, więc uważam, że w przypadku tej maski obietnice są zdecydowanie lepiej dopracowane, obietnice marketingowe producenta. I jeśli bym miała wybierać wśród tych czterech masek, to poleciłabym Wam zdecydowanie tą właśnie z serii Supreme Lab z witaminą C. I na zakończenie maska, właśnie ta biała, senolityczna, intensywnie przeciwzmarszczkowa. I mamy tutaj kompozycję składników zawierających komórki macierzyste z tkanek Altea rosea, EGCG oraz resveratrol. To są substancje, które będą wykazywały tę aktywność senolityczną. Następnie mamy kompleks celular, czyli połączenie składników wzmacniających macierz pozakomórkową, pentapeptyd sygnałowy i pentoid, przepraszam Was, trudne słówko, z centella azjatyka, czyli z wąkroty azjatyckiej, oraz bioaktywne ceramidy, które będą oczywiście wzmacniać naszą barierę naskórkową. Słuchajcie, to jest hit. I mogę to oficjalnie powiedzieć, że wśród tych pięciu masek znalazłam perełkę, która uważam, że powinna znaleźć się w pielęgnacji uzupełniającej, dodatkowej każdego. I teraz Wam powiem dlaczego. Znowu, podobnie wykrojony płat, podobna jego wielkość, czyli też dopasowujecie sobie w zależności od tego, jaką macie twarz, wielkość i całą resztę. Emulsyjne serum w białej takiej formie, przypominającej mleczka. Zostało w tej saszetce tak dużo tego serum, że użyłam go na dwa razy, czyli zrobiłam sobie maseczkę, którą później zdjęłam. Musiałam jeszcze smarować pozostałości w moją skórę i dołożyłam sobie to, co zostało w tej saszetce, jako dodatkowe serum, słuchajcie, na szyję, na dekolt, na dłoń i na twarz. Więc absolutnie jestem na tak w takiej cenie. A co prawda zapach jest inny niż w przypadku tej żółtej maski. Ja bym jednak poszłabym w kierunku w tej żółtej, bo mimo tego, że nie lubię cytrusów, słuchajcie, w kosmetykach, to jednak fajnie, taka pobudzająca, energetyczna była ta maseczka. Tutaj mamy zapach taki bardziej, bym powiedziała, kremowy, taki kosmetyczny. I co dalej? Świetne składniki aktywne. I teraz Wam powiem, dlaczego uważam, że ta maska powinna się znaleźć w Waszej pielęgnacji.
i powinniście sobie ją przetestować. Po pierwsze, ta kompozycja składników aktywnych, które znajdują się w tej masce, to będzie niezastąpione działanie w przypadku osób, które w tej chwili podejmują decyzję albo już zaczęły stosować kosmetyki zawierające kwasy i retinol. Przy wszelkiego rodzaju kuracjach złuszczających, przy wszelkiego rodzaju kuracjach takich silnie, intensywnie pobudzających, stymulujących, gdzie mamy działanie na przykład retinolu czy retinalu. Jeśli podejmujecie decyzję, że będziecie chodzić na różne zabiegi, zabiegi na przykład na przebarwienia, gdzie będzie stosowany laser, na zabiegi, gdzie będzie stosowana radiofrekwencja, na dermapen, na zabiegi z mikronakłuwania, zabiegi takie, gdzie ta skóra rzeczywiście będzie pobudzana do pracy. Ta maska będzie przepięknie koić Wam skórę, bo taki pojawia się efekt. Łagodzić podrażnienia, delikatnie wygładzać, dbać o barierę naskórkową, napinać tą skórę i przepięknie ją nawilżać. Słuchajcie, ja po zdjęciu tej maski miałam taki efekt, że po prostu mówię, kurczę, no rzeczywiście ta skóra jest świetnie nawilżona. Ona jest taka przyjemna w dotyku. W porównaniu do tych wszystkich pozostałych masek, no ta po prostu dała mi efekt wow. I wiecie co? Mówię to z czystym sumieniem. Muszę sobie zakupić kilka tych maseczek do domu i mieć je w swojej pielęgnacji jako właśnie też uzupełnienie. Ja nie będę w tym roku robić żadnych zabiegów złuszczających, nie mam przebarwień, nie będę na nie działać, nie mam w planach żadnego lasera, żadnego mikronakłuwania intensywnego, nie mam, będę oczywiście stosować retinol, będę stosować kwasy, zresztą już zaczęłam. Moja skóra nie złuszcza się jakoś nie wiadomo jak, natomiast uważam, że działanie na barierę naskórkową jest absolutnie niezbędne w prawidłowej pielęgnacji naszej skóry. Dlatego polecam Wam, bo to nie jest duża cena, a wypróbujcie sobie tę maskę i zobaczycie, jak będzie działać. Uwaga, nie mam współpracy z marką Bielenda, żeby też było, żeby to wybrzmiało. Nikt mi nie zapłacił za ten materiał. Kupiłam maseczki sama, część z nich kupiłam w Hebe, część z nich kupiłam w Rossmanie. Bo nie kupiłam wszystkich razem, bo po prostu ich nie dostałam wszystkich razem. Cena tych masek to około, z tego co pamiętam, około 15 zł, chyba nie więcej nawet. Ale szukajcie, bo możecie też dostać na bardzo fajnych promocjach. Szczególnie no, te maski są mocno przecenione, ale z tych trzech masek myślę, że ta będzie najbardziej taka korzystna, więc sobie przetestujcie i wypróbujcie. Te Wam bardzo polecam, a ta uważam, że powinna być takim must have, szczególnie w jesienno-zimowej pielęgnacji. No dobrze, dzisiaj przyszedł ten moment, że trzeba zacząć robić porządki jesienne w szafie. Tak, moi drodzy, widzicie tutaj bardzo duży bałagan. Z życia wzięte, żeby nie było, że ja jestem taka perfekcyjna i wszystko mam zawsze, wszystko zrobione idealnie na cacy, picuś, glancuś i tak dalej. Po prostu to, co ja mam w szafie, to się za głowę można złapać. Przysięgam. Więc wyciągam teraz te wszystkie buty i biorę się tutaj za ogromną ich organizację. O ludzie. Dobrze, że Max siedzi w pokoju i ogląda jakieś mecze. Zielony ekran, słuchajcie, to jest jakaś masakra. Ja chyba muszę połowę tych butów w ogóle wyprzedać. Coś muszę z nimi zrobić, bo ja mam tego po prostu za dużo. Tak to jest, jak się kocha buty i torebki. Środki do czystości są. Mogę najpierw umyć półki, pięknie je wytrzeć, doczyścić, a później będę układała buty i oczywiście robiła w nich selekcję. Pina! Pipeta, kto tam leży na balkonie? Pipeta, proszę, jak się wygrzewa na słońcu. No już praktycznie to już w cieniu, tak, ale jeszcze na ciepłej posadce. O, piękny kot. Dziewczyny, jest sukces. Proszę, zrobione. Wyłożyłam sobie tutaj buciki na jednej buce.
Na drugiej półce. A proszę nie zwracać uwagi na Massimo, który ogląda mecze, czyli zielony ekran. Proszę bardzo. Czyściusieńko, zrobione. Nawet trochę miejsca. Proszę bardzo. Ale część z butów jest jeszcze w praniu, a czyli te, które są letnie i które idą do schowania w kartony, w pudełka. Ale zanim to zrobię, to oczywiście muszę je najpierw wyczyścić. Ach, widzicie? No teraz to jakoś wygląda. Najgorsza część jeszcze przede mną, czyli organizacja ciuchów. Musiałam się przebrać, bo niestety uwaliłam się oczywiście myjąc buty, jak to ja. A ponieważ teraz idę z Maxem na pizzę, może na jakiegoś drineczka, idziemy sobie na spacerek, tutaj niedaleko w naszej okolicy otworzyła się bardzo fajna restauracja, więc idziemy tam na pizzę, może na jakiegoś drineczka. Przebrałam się raz, dwa. Wygodne buty, na spacer obowiązkowo, mała torebka. No i co, kochani, będę kończyć tego dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Widzimy się w kolejnym filmiku. Ściskam Was mocno i do zobaczenia. Buziaki, pa! Remember sunsets in Boston, kissing yellow concrete. We watched all of them together.